kniwiusem naszego wieczoru, ale na pewno na taki, który wielu czekało, ponieważ przed nami nasi księża, którzy mimo, że to skrzętnie ukrywają, mają też swoje talenty. Zaśpiewają nam oraz zagrają Północ już była oraz W Kanie Galilejskiej. Oczywiście musimy zaznaczyć od razu, żebyśmy w ogóle zorganizowali ten koncert kolęd, żeby można było wystąpić, nie? Żebyśmy mogli wystąpić po prostu. Jakby ktoś miał wątpliwości, po co to wszystko, to tam wszystkie grupy to ściema, no nie? Ale my... Ale zobaczcie, wszyscy dostali brawa na początku, a my nie. Jakoś tak od razu lepiej. I chcemy od razu powiedzieć, że wszystko, co tu robimy, robimy z inspiracji i za zgodą księdza proboszcza. Proboszcz w katedrze teraz reprezentuje uciekam. Nas tam. Prosimy, nie chciał się ośmieszać. Tak. Ale chodzi o to, żeby nie wzbudzać teraz takiego, takiej nerwowej atmosfery, prawda? Ksiądz proboszcz za ważnymi sprawami do katedry pojechał, do katedry samej. A my tutaj spróbujemy. Nie spróbujemy, zrobimy. Już próbowaliśmy. My już, to jest naprawdę wszystko po próbach. Wszystko było zamierzone. Ja sobie stanę tak, żeby was widzieć. A ja żeby słyszeć. Wiecie kiedy? Kiedy się daj znak jakiś wyraźny. Północ już była, gdy się zjawiła nad bliską doliną jasna łuna, którą zobaczywszy i zobaczywszy, krzyknął mocno Wojtek na Szymona. Szymonie kochany, znak to nie widziany, że całe niebo goreje. Na braci zawołaj, niechaj wstawają, Kuba i Mikołaj, niechaj wypędzają. Barany i copy, koźlęta i stopy za. Wołania smacznego spania porwał się stań z Grześkiem i spadł z broga. Maciek truchleje, od strachu mleje, woła uciekajcie, ach dla Boga. Grześko żebro złamał, strach na nogę chował, moją w kolanie wywinął. Pawełek woła, uciekajcie prędko, koniec to doła. Pogorzały szopy i pszeniczne snopy, jak zginął. Leżąc w stodole, patrząc na pole, ujrzał Bartosz stary anioły, które wdzięcznymi głosami swymi okrzyknęły ziemskie padoły. Dla niebie nie chwała, Bogu będzie trwała, a ludziom pokój na ziemi. Pasterze, wstawajcie, witajcie Pana, pokłon Mu oddajcie, wziąwszy barana. Cnociemu zagrajcie głosy, zaśpiewajcie zgodnymi. Więc ich tamuje i perswaduje Bartosz jako stary te słowa. Czego krzyczycie, gwałty czynicie, nie gorę, lecz czuję rzecz nowa. Bóg się na świat rodzi, widać go się godzi. Pójdźmyż do niego zarami. Myś Kuba indyka, ty Wojtu ciele, ja mu poduszeczkę z puchu uściele. Grześko zagra w dudki, by skakał malutki wraz z nami. Grześko zagra w dudki, by skakał malutki wraz z nami. Co? Inaczej ustalaliśmy. To jest spontaniczne. Teraz będzie prawykon. Tutaj tego jeszcze nie słyszeliśmy.
To w ogóle rzadko słychać, ale ksiądz proboszcz mówi, że pamięta z dzieciństwa na podłazach. Wiecie, co to były podłazy? Niektórzy jeszcze pamiętają podłazy, że się chodziło z kolędą od domu do domu. Prawda? I na pewno wtedy to śpiewali. I na pewno w tym tekście usłyszycie o proboszczu. Będzie o Tadeuszu. Będzie o Tadeuszu. Bądźcie czujni. Trochę właściwie to o każdym z nas chyba tu będzie. Cytując z Chorobinku, znaczy? No. Me. 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 Mesjasz przyszedł na świat prawdziwy i prorok zacny z wielkim dziwem, który przez swoje znaki dał wodzie winne smaki w Kanie Galilejskiej. Wesele zacne bardzo sprawiono, Pana Jezusa na nie proszono i zwolenników Jego wystrzegli Pana swego w Kanie Galilejskiej. Z wielkim dostatkiem potrawy noszą Pana Jezusa, aby jadł proszą. Wszystkiego dosyć mają, tylko wina czekają w Kanie Galilejskiej. Matucha Jego, gdy to ujrzała, oblubieńcowi dogodzić chciała. Prosiła swego syna, by czynił z wody wina w Kanie Galilejskiej. Pan Jezus, chcąc tym uszlachcić gody, kazał nanosić dostatkiem wody. Hej, gody, 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 wnet będzie wino z wody w Kanie Galilejskiej. Wnet prawdziwego Boga poznali, gdy zamiast wody wino czerpali. Hej, wino, 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 lepsze niż pierwej było w Kanie Galilejskiej. Najświętsza Panna, gdy skosztowała, z pełnego sobie nalać kazała. Hej, wina, 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 będę ja dzisiaj piła w Kanie Galilejskiej. Piotr z apostoły, stojąc przy dzbanie, woła na Jana, piry chłodownie. Hej, wino, 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 lepsze niż przedtem było w Kanie Galilejskiej. Pił Szymon garcem do Mateusza, Filip konewką do Tadeusza. Hej, wino, 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 lepsze niż przedtem było w Kanie Galilejskiej. Gdy Jakub mniejszy porwał garnuszek, Judasz Tadeusz nalał kieliszek. Hej, wino, 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 lepsze niż przedtem było w Kanie Galilejskiej. Pawle z Maciejem wam wspomina, żeście nie pili takiego wina. Hej, wino, 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 lepsze niż przedtem było w Kanie Galilejskiej. Przez narodzenie Twojego Syna każ nam nalewać, Panienko, wina. Hej, wina, 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 u tak dobrego Pana w Królestwie Niebieskim. To może byśmy coś zaśpiewali razem jeszcze. Słuchajcie, może byśmy jakąś na zakończenie wspólnie kolędę zaśpiewali, bo Bóg się rodzi z Panem Jackiem. O! Zapraszamy scholkę nasze, gwiazdki. Zanim jeszcze, poczekajcie, zanim jeszcze, to podziękujemy wszystkim. Podziękujemy wam, żeście słuchali i wytrwali. Podaliście radę. Wszystkim, którzy przygotowali, czyli nutką opatrzności z panią Agnieszką na czele. Brawa! Bielanką
naszym gwiazdom. I z księdzem Elią. Brawa wielkie, podziękowania. Księdzu Jarkowi dla liturgicznej. Tak, ministrantom, że wystąpili, że chcieli. Wojtkowi szczególnie, Wojtkowi. Panu Jackowi razem z Canticum Gratiorum. Wielkie brawa, pięknie było. Z Holi z dziewiętnastki. Z Hola z dziewiętnastki, wielkie brawa. Oraz pani Magda i akompaniament, również wielkie brawa. Zaśpiewajmy wszyscy razem kolędę, tak, na zakończenie. Bóg przerodzi, moc trupleje, Pan niewiosów obnażony. Ogień szepnie, blask ciemnieje, ma granice nieskończone. Zgardzony, okryty chwałą, śmiertelny król nad wiekami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Zgardzony, okryty chwałą, śmiertelny król nad wiekami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Cóż masz niebo nad ziemiany, Bóg porzucił szczęście swoje. Wszedł między lud ukochany, dzieląc z nim trudy i snoje. Nie mało cierpiał, nie mało, żeśmy byli winni sami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Nie mało cierpiał, nie mało, żeśmy byli winni sami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław ojczyznę miłą. W dobrych prawach, w dobrym bycie, wspieraj jej siłę swą siłą. To nasz i majętność całą, i wszystkie wózki z miastami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. To nasz i majętność całą, wszystkie wioski z miastami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. I w tym ostatnim akcencie poprosimy jeszcze o gorące brawa dla naszego konferansjery Kuby Szymborskiego, który odważył się wystąpić także w tej roli. Gratulacje i dziękujemy bardzo. Jeszcze błogosławieństwo księdza kanonika. Lubią drwić, lubią bardzo. Mają po prostu taki pojazd po całości. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Życząc wszystkim miłego wieczoru, zapraszamy, kto chce, może, potrzebuje. Msza święta o 19:00 wyjdzie punktualnie. Uf.